Dzień dobry, szczęść Boże. Witam i pozdrawiam wszystkich i zapraszam do wysłuchania codziennika biblijnego. W szczególny sposób pragnę powitać tych, którzy już w poniedziałek 12 października po 7 rano włączają codziennik biblijny, żeby przyjąć na cały dzień Boże Słowo. Ale równie serdecznie witam tych, którzy rano nie mogli, nie zdążyli i w ciągu dnia włączają codziennik biblijny. Mało tego, witam równie serdecznie tych, którzy jutro, może za kilka dni, będą oglądać codziennik biblijny, a wiem, że i takie osoby są. Moi drodzy, najważniejsze, że chcemy wsłuchiwać się w Boże Słowo, że chcemy wysłuchać krótkiego rozważania. A na 12 października mamy następujące słowo. Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą, wyznaje psalmista w psalmie 16. A w Ewangelii według świętego Jana w 17 rozdziale czytamy. To jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Psalmista wyznaje, Tyś Panem moim. Co to znaczy nazywać kogoś Panem, uznać kogoś za Pana? Czy to znaczy, że mam stać się niewolnikiem? No zaskoczę Was. Właśnie tak. Ale kto z nas chce być niewolnikiem? Kiedy słyszymy hasło niewolnik Pan, to sięgamy do historii, Cesarstwo Rzymskie, okres niewolnictwa w Ameryce. Czegoś takiego nie chcemy. Przed takim czymś byśmy się bronili rękami i nogami. A psalmista mówi, Tyś Panem moim, Tobie chcę służyć. Ciebie chcę słuchać bezwzględnie, bezwarunkowo. Drodzy, pomiędzy tym historycznym odniesieniem, relacją Pan, niewolnik, właściciel danego człowieka, a relacją Bóg-człowiek jest zasadnicza różnica. Tam przymuszano do niewolnictwa. Tam niewolnikiem człowiek stawał się ze strachu, chociaż tego nie chciał. Natomiast psalmista wyznaje, Ty jesteś moim Panem. Ja naprawdę chcę Cię słuchać. Ja naprawdę chcę Tobie służyć. A dlaczego? Odpowiada psalmista. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Czy wiesz, co to znaczy? Znaczy, chcę należeć do Ciebie, Boże, oddaję się Tobie na własność, bo wiem, że u Ciebie jest dobro, u Ciebie jest łaska, u Ciebie jest życie. Chcę tego życia, chcę Twojego błogosławieństwa, chcę wypełniać Twoją wolę, bo wiem, że to jest dla mnie dobre. Wiem, że nie jest łatwo tak wyznawać. Trzeba się przekonać, czy rzeczywiście to jest prawdą. Czyli trzeba poznać, jaki jest Pan Bóg. I On daje się poznać. W Jezusie Chrystusie, swoim Synu, którego posłał na świat, odkrywa tak bezpośrednio przed nami swoją twarz, swoje oblicze pełne dobroci, łaski, miłości i oddania się również dla nas, bo Jezus stał się sługą, sługą wszystkich, naszym sługą. Czy poznałeś tego Jezusa? Może tak jak Natanael, którego Filip zapraszał, żeby poznał Jezusa, odpowiesz, ach, czy tam rzeczywiście może być coś dobrego u Niego? Filip odpowiedział Natanaelowi, pójdź sam i przekonaj się i zobacz. I ja też Cię zachęcam słowami pieśni. Pójdź do Jezusa. Dziś jeszcze czas. Usłysz głos Jego. Nie bądź jak głaz. Wszak On tak bardzo miłuje nas. Woła tak słodko. Pójdź. I może pojawić się jeszcze jedno pytanie. No chcę iść, ale gdzie znajdę tego Jezusa? I tu znów odpowiem słowami pieśni. Znajdziecie go
w Kościele, w wieczerzy, w Słowie, w chrzcie. Życzę wam, drodzy, owocnego szukania i poznania Jezusa Chrystusa. Niech On rzeczywiście stanie się waszym Panem w życiu, dla waszego życia, ku radości, dla pokoju i do życia wiecznego. Amen. Zostańcie z Bogiem.